Wpadnij na G2, tam zawsze promocje. Link macie w opisie filmu. Uderzyłam się. Siemka wszystkim, z tej strony Guga, witam was w kolejnym odcinku z Brain Show, a są dzisiaj ze mną Wojtusialkę. Jestem. Tomusialkę. Jestem. I oczywiście wpadajcie na linki w opisie, bo tam różne inne fajne odcinki. Boże. Także... Ale długi sik. O, no jeszcze raz. No, na pewno nie, bo już mam pełną szklankę, daj mi żyć. Fujny, tak na końcu. Tak, wpadajcie na linki w opisie. Indyk. Ciekawe, co was powie. Wielkie brawa! Okazujecie naszych wybrańców! Czekam na update tej gry. Ich odpowiedzi. No, więcej tekstów. Na przykład tekstów. Ale więcej tekstów. A może jednak tym razem nas zaskoczą. I rundy. Powitajmy ich! Wojciech! Liczę na ciebie. Wyglądasz jak przyszły zwycięzca. To jest to. Oczywiście. Agnieszka. Ostatnio mieliśmy uczestnika, który poległ na pytaniu o imię i nazwisko. Czy to nie jesteś aby ty? Tomasz! O, kandydatujemy! Od razu widać determinację. I mają problem do muła. Jak masz na imię? Genovefa Pigwa. Urzela. A nie Ameba? A też! Czas zacząć! Ameba w ogóle. Zaraz polecą iskry z palców. Im szybciej odpowiecie, tym więcej punktów zgarniecie. Szybkie palce, no. Agnieszka! Która kategoria pozwoli ci błysnąć wiedzą... Zdrowie, to było fajne. Sprawdźmy, jacy z was sport. Sportu. Z jaką dyscypliną sportową kojarzony jest Rafael Nadal? Najlepiej czuję. Salam. Kto z was ma rację, a kto sprawi, że zyskuje kolację? Tomasz! No, zawsze jak... Zawsze czułem, że posiadasz potężną wiedzę. No, Tomek się zna na tenisie, no. Do bilarda? To i jakieś średni? Raz, dwa. Coś. Pora oddzielić prawdziwy Aga. Co? Od marnych. Jakie ile ma czego? Po każdej Agnieszka. Stronie. A dziurek! Ty nie znasz odpowiedzi. Ty na dziurkach poległaś, Aga? Cicho! To ty się kurwa znasz. Zdobył Mariusz Pudzianowski. O co? Boże. Absolutnie nie wiem. Pojęcia i to jest strzał? Ja też strzelam. Ja też strzelam. Poznajmy poprawną odpowiedź. Aha. No co? Wojtek! Ja muszę chyba naprawdę w trolotka zacząć grać. Halo! Który rozmiar piłki do koszykówki jest wykorzystywany w NBA? Medium. A kto to jest medium? Telam. Nie wiem! No pomóż! Sprawdźmy, jaka jest poprawna odpowiedź. To będziemy musimy tak samo. No skurde pieciony! Nie! To ja jest ci podpucuję buty, ty! Brak, w której dwie konne drużyny podbijają drewnianą piłeczkę młotkami o długich rękawiczkach. Ja wiem. Ja nie wiem! Jest... Nie teraz wiem. Nie wiem. Teraz pomiędzy nie dwoma wiem. Nie byłem taka, jest solo. Taka dobra. No, come on, Sava! Krykiet to jest takimi... Nie byłem teraz pewny. Moja droga jest takimi zawsze szerokimi. I wspaniała. Na trawie gra. Okay, ja się dobra. Nie znam. Sport był do dupy. Sport do dupy. Po co go wybrałaś? No też jest sport. Chciałam, żebyśmy polegli. Poproszę dynamit. Nie. A oto przed nami kolejny. Będę specjalnie przetrzymywać jakby co. Aha. O, dynamit! Jedziemy z dynamitem! Ja zaczynam pewnie. Jedna osoba otrzymuje dynamit. Jeżeli udzielicie dobrej odpowiedzi, przekazujecie dynamit. Ja zaczynam, ja go potem ty. Komu wybuchnie w rękach, albo ja. Traci punkty. Wojciech! Oho! Kategorię. Posłuchaj. Widzisz tu coś, co ci odpowiada? Symbole jeszcze nie było. Skoro jedziemy po bandzie. Od malowideł skarnych, oh my goodness. Ale z ciebie sztuka. No jasne. Ja jestem, patrz jaka I'm no, sexy and I know it. Yeah, indeed. Łap ten dynamit. Taniec, do którego panie proszą panów. Co? Co? Co za pech. What the fy, tego nie wiedziałem. Też nie. Artysta namalował szkołę ateńską. O Jezus. Kto normalnie coś czujesz do tego dynamitu? No czuję, czekasz, wybuchnie. Jeszcze chwila, nie. I twoje punkty pójdą z dymem. Poszło. Kto stworzył dzieło Pieta Watykańska? Pieta Watykańska? Dobrze.
Co? Anioł. To nie jest ten malunek na górze? No skąd mam wiedzieć, jaki jest malunek na górze? A to jo! Jakiej narodowości był widz stworz? Ja pietoje. Nigdy. Tak, Tomek! To już niemiecki, ty już! To był niemiecki, jeden włoskiej. Pisarze ożenił się z córką znakomitego filozofa Benedetto Croce. Ja myślałem, że nie niemieckiej. Padłeś, powstań, powstań. A to właśnie było niemieckiej. Nie mam ochoty na czoski sobie zejść na pół. Ale gdzie wit? Nadchodzi dynamit. Jak właściwie nazywał się El Greco? To jest imię i nazwisko, myślisz, że się znam? Nie wiem, kurwa. To można było na logikę, Agnieszko. Nie wiem, ja mam breaka. Autorem obrazu Wielki Masturbator. Boba, tak myślałem, że dali. No dali, no. Ale Agnieszko, to powinnaś wiedzieć. Posłuchaj. No szybko dawaj pytanie, Deklu. Picasso, Van Gogh, Matejko? Kim był? No. Byli. Tak jest. W końcu. Ale żeby szaga na masturbację. Posłuchaj, no właśnie widocznie widzisz. Który artysta namalował najdrożej sprzedany obraz na świecie? Nie wiem. No, akurat miałem czas, no przeczytałem tylko Van Gogha. Ale dlaczego takie pytanie było? Wielki masturbator. Wielki masturbator. Poproszę o taki tytuł odcinka. Już no. Lecę, kurwa, czerwona ikonka i klis. Czas na dużą eksplozję. Nie. Ja wytnę to pytanie. Rembrandt. Posikał się zaraz. Ja to się czyta, te nie pamiętam. Chyba żartujesz. Nie pamiętam. Może nawet nie czytaj. Który z artystów zazwyczaj nie występuje w cyrku? Ojej. Ale nie występuje. Podaj dalej. Co? Szybciej, szybciej. No zaraz nie. Szybko pytanie. Bum. Co otrzyma w dłoni tytułowa Wenus z Urbino na obrazie Tycjana? Kto to jest Wenus z jakiejś Urbino? Gigantyczny masturbator. Dobrze. Pewnie. To słuchaj, na twoim kuźwa malarstwie byłoby pewnie masturbator. Księdzem ze względu na jego. A byłoby co masturbator? O, tłosz. Kuźwa, twój obraz by się nazywał, kuźwa. Tomasz Wielki Masturbator. Wypustką? Dajcie spokój, śmierć się do fucka! Dawajmy wszystkie pytania, kategorie, których wszyscy nie zda. No, jedziemy dalej! No, jest śmiesznie. O Jezus, panie. Kleptomani zacierają ręce. Czas na kradzież punktu. Kuźwa. Nie. Odpowie poprawnie. Ja już nie wybierasz punkty. Chyba kategorię. Przeciwnik I'm done. Ma więcej punktów od ciebie. Pora to zmienić. Ja to nie. Tomasz! W której kategorii czujesz się najmocniej? Wybieraj! To. Tak, wiedziałam, że to będzie dobrze. Też, na gorąco waszą też, też. Też, też. Przemysł. Które przedsiębiorstwo wyprodukowało humanoidalnego robota Asimo? O Boże! Nie wiem. Co? Agnieszka! Jak? Nie wiem. Skąd ja wiedzieć mam? Wojtek ma więcej. Masz ty kurde. No ja mam malutko, patrz jak mam malo. Ajajaj, konto odchudzone. Ale ja prawie równiutko. Prawie wszyscy. Jak nazywa się materiał budowlany powstały z połączenia kruszywa, cementu i wody? Jestem debilem. Kur! Nie jestem i na wsipka. No, nie zaznaczyłeś to, Wojtek. A jak to Wojtek robisz tak wsipku? Nie zdążyłem, rzeczywiście. Ja myślałam, że... Wojciech! No co, masz więcej? Ja sekundy myślałam. Wykonana. My. Spoceńca activated. Ile zegarków rocznie sprzedaje Rolex? O Boże. O trafił. Jak trafił, skubaniutki? Ja i mój portfel. O, ty skubany. A Gdzieszka ma więcej? No nie. Tak, gdzie? Ty masz, ty. Chamica. Wojciech. Ajajaj. Ajajaj. Która z podanych polskich elektrowni nie jest elektrownią wodną? Bechatów. No skąd ty to wiesz? Bo Bechatów jest węglową. Pracowałem w prądzie, to wiem. No halo. A zasiemy z Agnieszki. No pa, halo, ja mam najmniej! Pożysz ten masturbator. Agnieszka! Ty potrzebujesz? Chyba ci coś no? Ukradli. No. Ukradli mi! Co wyrabia lutnik? Coś ty, Tomek, zaznaczył. Ja nie zużyłam na przeczytać. Lutownicę zaznaczyłeś? Dawaj, nie. Sobie.
Ja nie zdążyłam przeczytać nawet ten ja na szybko właśnie zobaczyłem na Eli kichnąłem. Lutownicę. Nie wierzę. Dobra odpowiedź. A co robi lutnik? No skrzypce. Od kiedy? To będzie być skrzypiarz. Właśnie. Ta. Skrzypek na dachu, halo. Sprawdzić, kto znajduje się na górze. Lutnik robi skrzypce, no kto by pomyślał? Błagam, popraw się. Shut the fuck up! Chamico. Program z anteny. I on mnie bulinguje. Jest twoje. Dzięki. Wojciech, jesteś dzisiaj w formie. No, oczywiście. Ale ja zostaniesz legendą. This ja już jestem much. Legendą. A zostaniesz masturbatorem. Chociaż w sumie. No nie. Rozpocznijmy baloniadę. Nie dla osób z lękiem wysokości. Baloniady. Odpowiedzi możecie przebić balona przeciwnikowi. Po złej wasz balon pęknie. Czas trochę polatać. Tomasz! Która kategoria pozwoli ci błysnąć wiedzą przed... Myślę, że wiemy. Wiem, wiedziałam, że to weźmie. Ja nic nie wiem. Ja bym tu język polski wybrał. Nie. Co ty? Tak. Bo ty zaszada mnie. Właśnie. Gdzie powstał pierwszy klub piłki nożnej? Ojej. Skąd ty wiesz? Wojciech. Skąd ty kuźwa wiesz? Das, kuźwa w piłkę grasz. Ej. To ty tu. Tomasz. My to przegramy, Tomek. Pomagli, a gdzie miał powstać? To był strzał pewnie. Panach. Piłka nożna nie była popularna. Któryś z piłkarzy wymienionych poniżej uderzył głową innego zawodnika podczas meczu. Który? Nie. Ty idziesz, ty wiesz co? Ty idziesz do domu. To było podczas którejś mistrzostw... Ty idziesz nie, do domu. Nie, to było ponad... Pamiętam, że to było podczas którejś mistrzostw świata, bo on coś powiedział na jego matkę i my to oglądaliśmy na koloniach. Co? Nie. Co? Wszyscy, co? Pamiętam, było. Agnieszka, właśnie. To już nie czas na pomoc. Było, ale nie pamiętam, co to był za mecz, ale to wiem, to że był też. To było 20 lat temu. No pamiętam, mają dobrą pamięć. Ile lat odbywają się mistrzostwa świata w piłce nożnej? Jezu! Nie to się wyśmiać, Wojtek! O jest, ja to oglądam, kurwa! Pieprzony! A ja jestem najbardziej antysportowy w tym towarzystwie. Ale chodzi o to, że klikala, no. Musimy się pożegnać. Fucking done. Chyba sport nie możemy brać z tą kurwa. Należy strzelić, aby uzyskać tak zwanego hat-tricka. Ojej. No, raz kozie śmierć. No hat-trick chyba trzy. Raz kozie śmierć! Agnieszka! Dobrze! A ja nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, przyznaję się. Tak bardziej na logikę, tri, czy nie? No nie, ja nie szłam na logikę. Masz ubezpieczenie na wypadek upadku z takiej wysokości? No. Nie. W jakim klubie nigdy nie grał Robert Lewandowski? Kurwa. Fuck sake! Co znaczyłaś? Lewo! Nie grał dla Anglii nigdy. Nie. Nigdy więcej sportu musimy zapisać w kalendarzu. No, mi się podobało, znałem odpowiedzi. Bardzo, za dużo znaleźć. No właśnie. Mimo tego, że dla mnie piłka nożna to jest... Ja nie wiem nawet, co to jest spalone. Panda... To jest wtedy, jeżeli nie ma zawodu... Dobra, nieważne. Nieważne, bo ja tak nie wiem, skłam. Nie rozumiem spalonego. To jest mocno wysmażone, Tomku. Tak. Spalane? To jest mocno wysmażone. Większą dawkę emocji. Rozpoczynamy kolejną rundę. Lubicie być w centrum uwagi? Czas na wybrańca. Wybraniec odpowiada na pytania. To są te typowania. Reszta obstawia punkty. Jak dobrze się znacie? Zaraz się przekonacie. Agnieszka, jak tak patrzę na twoich przeciwników? No tu jest też motoryzacja. Kategoria. Masz w garści. Literatura to jest po... Przy Wojtku bym nie ryzykował motoryzacji. No ja bym nie ryzykował motoryzacji przy mnie. A jak on by jeździł motorzem? A to nie chodzi tylko o motor, to chodzi ogólnie o... Mam I na mnie, patrz, no. O. Jak myślicie, będzie znać odpowiedź? Nie. Nie, dzięki. W którym roku ostatecznie zakończono produkcję pierwszej generacji Volkswagena Golfa? Pierwszej generacji Golfa? Chyba... No i no i coś? 2005? Kuźwa, ja dałem, że pierwszej generacji Golfa? Boże, teraz na przykład musiałeś nie odpowiedzieć? No nie wiedziałem. No szhalo! Jak myślicie? Czy udzieli dobrej odpowiedzi? No ja dam tak. No, jasne. Też dam tak. No gdzie? W jakim mieście stacjonuje siedziba firma General Motors? Kto to jest? General Motors? No ja wiem.
Nie Agnieszka, Detroit. Udało ci się wszystkich oszukać. Nawet to są te auta GM. Boże, jak to trudny. Nawet ja wierzę w twoją mądrość. Aha. A teraz to. Nadszedł czas obstawiania. Czy odpowie poprawnie? Teraz jest właśnie, no. Niech ci będzie. A jak odpowiesz? Którego z podanych modeli samochodów nie wyprodukowała firma Opel? Opel Vectra Ibiza. Piękny podział punktów. Ja pierdo. Opel Astra, Opel Corsa, Opel Vectra, to wiedziałem, dlatego Ibiza mi pasowała. Aha. Myślę, Aga, że też byś jakbyś się zastanowiła chwilę, też byś to, no. Wojtek, ja wiem jakiś kolor. No, ale to są przecież takie... Czerwony, biały, halo, żółty, sprzedam niebieski. Opla, nie znasz tekstu? Nie. Da. Ja się kompletnie nie znam. A to już finał. No. A frikin... Wielki finał! My za od połówki nie będziemy mieć kreski. No, no. Mhm. Wojtek tylko po swojej kresce jedzie. No, nie mówię. No, pa, jaką ma długą kreskę. A to co my mamy? No, takie malutkie te kreseczki. Mogę wam odpuścić. Co? Nie, gramy na poważnie. Tak? Tak. Najwyżej później będą marudzić w komentarzach. Bo tu sialkę znowu wygrywa, nie grajcie z nim. Tak. Japoński nalot na amerykańską bazę floty Pacyfiku, ojej, który wciągnął Stany Zjednoczone do II wojny światowej, to... Ojej! Ja wiem! Góra, góra, góra! No wiedziałam to! Tak! Dobra odpowiedź! Ja to wiedziałam! Chcę sobie jednego w nagrodę! Nie, skoro nie wiedziałaś, to Tomek oberwie. Co masz? Ale to gdzie się pisał? No! Jeden fałszywy będzie dwa, spadasz. Dwa terinara! Tomek, musimy się spiąć! Wskaźnik BMI służy do sprawdzenia. Nie to! Arka! Niechcący! No niechcący! No to! Masy ciała! Musicie się spiąć, widzę właśnie. No bo ja się spieszyłam! Cholera! Niechcący! Masy ciała! To prawda, razem rośnie. Liczba naturalna większa od 1 i posiadająca tylko dwa dzielniki to. To? Co? On przeczytał co innego niż... To co, nie jakiego zwierzęcia powstało? No to było ostatnio. Fajnie, że nie klikłem. Ale on przeczytał zupełnie co innego niż się wyświetliło. A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. Przepraszam. No jedźmy, no. Podziękujmy za nie, Tomek, jesteśmy beznadziejni. Jak w DBD pierwszy odpadam, nie, nawet tutaj. Ale chodzi, Tomek, my jesteśmy tak beznadziejni i my najlepsze jest to, że znamy odpowiedź często, a źle robimy. A trudno. Na ratunek. Ktoś musi być debilem w tej grze. Mieszko, dam ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie, odpowiadasz. Chcesz zostać dłużej w programie? Nie dawaj mi czasu, ona też nie odpowie. Największa tak. Organizacja na świecie walcząca na rzecz ochrony środowiska to... O Boże. To wiesz, Aga. Nie wiem. No co ty? Ja nie będę wiedziała. Ja się zbłaźnię. Poczekaj. Cicho, cicho, cicho. Musisz to wiedzieć. Musisz to wiedzieć. Świecie walcząca na rzecz ochrony środowiska? No. Nie wiem! No Greenpeace, Aga! Nie wiem, Luka, Greenpeace! WHO, to masz przecież zdrowia! Powiem szczerze, lepiej się sama unicestwić, żeby Wojtek mnie piznął. Cieszę się z tym! Dziękuję! O Boże! Nie, jesteśmy beznadziejni, kurwa, nie? A ja ci powiem, męczyłeś. Fuck sake! Jestem debilem. Kurwa! Nie, I'm fucking done! Aha, ja kończę. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście byli ze mną Tomek i Wojtek. Byliśmy. Byliśmy i pamiętajcie o zabezpieczaniu tych wielkich masturbatorów. Tak, wpadajcie kuźwa na nim. W opisie pamiętajcie. Tak, bo oni tu już ja widzę ten taniec zwycięstwa, indeed, indeed. Także sayonara i bye bye. Bye.